Katarzyna Sokołowska pochwaliła się na Instagramie, że jej synek Iwo Lew skończył 4 miesiące. Przy okazji reżyserka pokazów mody po raz pierwszy pokazała twarz malca. Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja w lipcu po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świat przyszedł ich synek Iwo Lew. Wiadomość o ciąży 49-latki wywołała niemałe poruszenie w mediach, a jurorka w Top Model nie zamierzała ukrywać swojego błogosławionego stanu i chętnie eksponowała ciążowe krągłości. Kasia nie zrezygnowała również z pracy, a na Instagramie dokumentowała swoją ciążę. Sokołowska nie stroni również od pokazywania potomka w swoich mediach społecznościowych. Reżyserka pokazów mody relacjonuje macierzyństwo na Instagramie i dzieli się rodzinnymi kadrami. Jakiś czas temu Katarzyna pokazała jesienne fotki, na których to przyodziana w koszulę z szerokimi rękawami i bez rękawnik tuli do siebie synka. Jurorka Top Model do tej pory dbała o prywatność Iwo Lwa i nie pokazywała twarzy chłopca. Tym razem postanowiła zrobić wyjątek i po raz pierwszy pokazała buzię chłopczyka. Przy okazji poinformowała, że synek skończył 4 miesiące i pokusiła się o komentarz dotyczący in vitro. Nasz synek kończy dzisiaj 4 miesiące. Jestem ze wszystkimi kobietami i mężczyznami, matkami i ojcami, którzy domagają się swoich praw. In vitro daje szansę i nadzieję, pisała, w komentarzach nie zabrakło zachwytów nad malcem. Internauci rozpływali się nad malcem i komplementowali Kasię w komentarzach, te słodkie oczka piękności, ale cudo piękny, śliczności, ależ słodziak cudny, ale duży. Śliczniak cudny krasnoludek, niech rośnie zdrowo słodziak, mały cudniś. Każdy powinien mieć prawo, ale i wsparcie do bycia rodzicem, śliczny chłopiec, ale śliczny chłopczyk, niech się zdrowo chowa, jest cudny. Ma takie piękne, radosne oczy, prześliczny chłopiec, mały przystojniak, cudo to za mało, ale piękny królewicz, zachwycali się internauci. O miły komentarz pokusił się również Michał Piruk, który również skomentował zdjęcie koleżanki z planu Top Model, przyznając, że chłopczyk jest cudny.